Kolejnym projektem, który stworzyliśmy, to jest projekt pod tytułem Skuteczny ratunek. Projekt przewiduje zakup 5 defibrylatorów plus szkolenie dla 50 osób i akcję promocyjną. Ma to zapewnić pomoc w bardzo drastycznych sytuacjach, kiedy zostaje zatrzymane krążenie. Defibrylatory miałyby być rozstawione w miejscach użyteczności publicznej. Na razie planowaliśmy, że mogą być to takie miejsca jak Urząd Miasta, Miejskie Centrum Kultury, możliwe, że budynek poczty, możliwe, że w kościołach jakieś miejsce by się znalazło, gdzie takie defibrylatory miałyby być ustawione. Przede wszystkim są to defibrylatory półautomatyczne, gdzie nie potrzeba do obsługi wykształcenia medycznego, wystarczy kurs, szkolenie, które zapewnia bezpieczną obsługę takiego urządzenia. Zaplanowaliśmy w budżecie obywatelskim całość inwestycji na 30 tysięcy, 27,5 byłby to koszt zakupu tych 5 defibrylatorów, a 2,5 tysiąca koszt szkolenia 50 osób znajdujących się w miejscach rozstawiania tych defibrylatorów, czyli na przykład urzędników czy pracowników Miejskiego Centrum Kultury. Dla turystów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, żeby mogli sobie spokojnie w internecie wyszukać, co w naszym mieście można zobaczyć, gdzie można zjeść, gdzie można się zatrzymać. Dziękuję. Rynek bez granic, to jest też projekt na poziomie 15 tysięcy. Też chcę powiedzieć, że jakby nie jest naszym celem jakby całych pieniędzy wykorzystać na projekty, które mamy, ale na realne potrzeby. I rynek bez granic polega na tym, że chcemy, aby wszystkie zejścia, które są dla pieszych, były po prostu zrównane z poziomem asfaltu dookoła rynku. To jest chyba około 10 miejsc, tam w projekcie wskazaliśmy. Chodnik jest wyprofilowany, on jest dość nisko. Problem polega na tym, że jest różnica między po prostu chodnikiem a asfaltem i ta bariera 4 cm dla osoby sprawnej nie stanowi żadnego problemu, żadnego. Natomiast jeżeli weźmiemy osobę, matkę z dzieckiem, to już jest mocno irytujące z wózkiem, a już nie mówię o osobach niepełnosprawnych i też starszych.